mistrzostwach Polski w tańcach latynoamerykańskich. I udało nam się tam zdobyć trzecie miejsce. Ten z trzecim wynikiem z mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich powrócił z Lublina Kaliszanin Tobiasz Uniejewski, dwukrotny taneczny mistrz Polski z roku 2007. To kolejny sukces w jego 10-letniej przygodzie z tańcem. W lutym w Kamiennej Górze w Standardzie i Łacinie nie miał sobie równych. Brąz w Lublinie potwierdził tylko jego znakomitą formę. Wraz z moją partnerką Karoliną Lesiak brałem udział w mistrzostwach Polski w tańcach latynoamerykańskich. Mam się tam zdobyć trzecie miejsce. Na turnieju tańczyło 53 pary. By dostać się do finału, musieliśmy zacząć od 1.16. W każdej rundzie tańczyliśmy po 5 tańców, którymi było samba, rumba, pasodoble i jive. Tobiasz Uniejewski może się też pochwalić 6. miejscem na Mistrzostwach Świata w kombinacji standard plus łacina w hiszpańskiej Barcelonie. Na co dzień reprezentuje klub ADL MDK Kalisz i jest pierwszoklasistą w drugim liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Do szkoły jednak z powodu licznych obowiązków tanecznych i treningów, głównie w Warszawie, uczęszcza w przysłowiową kratkę. Radiocentrum, pierwsze centrum wydarzeń.